never swapped up. Fuck you, man, you need to see I did. Bitch, you got me fucked up. Oh, man. Had her on a coming shit. Ja. Ja. No, sytuacja jest taka, że Syntol jest... Czekaj, SMS muszę zacząć. Dam znać, jak Syntol się pojawi na mieście. O, jeszcze żona mnie pisała, że mi dziękuję. O Jezu. Co jest? Siadaj, siadaj. Język, zaraz się złapiemy, na spokojnie. Dobra, sytuacja jest taka, bo ty byłeś wczoraj przy zabójstwie, czy nie? Nie, nie było. A, no to sytuacja jest taka, że wczoraj jechałem autem i p***ałem babę. Myślałem, że to lokalna, a to była normalna baba i się okazało, że jak ją potrąciłem, to zginęła na miejscu i poprawiłem kulą. Denis wysłał 911, że ktoś zginął, nie? I przyjechała Melisa z Aidenem, patrzą się, a my zwłoki taszczymy. I wzięliśmy te zwłoki i tam nakierunkowaliśmy to na Syntola. Natomiast no, sytuacja jest taka, że... Rozjechałeś chłopa i to też nie był znowu lokalny, to zabiłeś właśnie. Chłopa na miny. Ja dalej pomożę mu. Mieciu ty jeb... Stone Merlin. To jest dobry chłopak. Strzejcie. Merlin go zabije na 100%. Będzie obratnie mu obok ucha, normalnie mu... No też tak właśnie czuję. No i generalnie nie wiem, czy ja mam mówić Samirowi to, że ja Syntola wpi***łem na minę. Sprawa wygląda tak, to są najlepsze psiapsi. No właśnie, i to jest teraz decyzja. Czy my chcemy mówić to? Ja mu tego nie mówił. No nie wiem. Kurde, bo z nim to jest tak, albo zamknie mordy i będzie się z tego cieszył, albo mu powie. I są dwie opcje, nie ma żadnej innej. Wybierze, wow, perfekcyjnie. Bo w sumie jak ja mu, bo to pierwsze, możemy mu powiedzieć, że z Denisem próbowaliśmy mu wykręcić aferę i to pierwsze to mu mówiłem, ale nie mówiłem mu o morderstwie, nie mówiłem mu o tym wszystkim. Czekaj. No, to jest komenda? No generalnie z tego co wiem, bo Samir do mnie dzwonił, on jest na mieście. No. Kwestia jest taka, no czy wy go chcecie dziabnąć jednym gwiazdem, żebym go wam gdzieś go wystawił, dał info, gdzie jest. Wy byście się zebrali. No tak. Ale ja dla legendy będę spierdalał na przykład z nim, czy tam coś i na przykład zdachuję przypadkiem. No dobra, dobra, możemy coś przekminić. Dobra, daj mi jakieś pół godziny, ja pozbieram te ludzi, ogarnę wszystko. Dobra, dobra, na spokojnie, ja tam się podjadę, zagadam, na spokojnie. Dole. O, czerwone miałeś. Kurwa. Brudy, uspokoić się. Chodź, bo jakaś afera jest na tym, na molo. Afera? Afera? No. Właśnie, aferki, nie wiem, czy tam jest Syntol, czy sam podsłuchuje? Nie wiem. Czy on już ucieka? Nie widzę nikogo, ale ktoś tu był na pewno. Na pewno ktoś tu był. Dobra, no nic. Mam kilka. To jest dobry świat? Ej, nie, ale po latarniach. Sami żartowni się w tym mieście. Sami żartowni się w tym mieście. Ty, one jest na. Oni się tu dymają, czaisz to? Cicho. Nie, słuchaj, nie, może jeszcze ja sobie... Jak jest bez streama, naprawdę? On jest dobrze, pierdolę. Jeszcze telefony muszę sprawdzić, bo ostatnio kupiłem nowy i chcę zobaczyć, jak na nim fotki wychodzą. Oho, dobra. Dobra, jakbyś jeszcze jakoś ładnie uśmiechnęła. Mhm. Ale... Jo, jak ty wyglądasz?
Tym telefonem też dobrze te zdjęcia wychodzą. Jeszcze, jeszcze. No, no. Dobra, dobra. No. Kupię mi sztukę. Ja też. Ale to ja to się kurkura z tym. Adrian, kurka, ty to... Czajcie sztukę i dzisiaj, Adi? Ja też tego nie mogę. Nie, stary. Ale posłuchaj, Adrian. FBI siga Syntola. Na niego teraz. Dawać widzę 15. No, ja, nie, no, nie, ja, zróbmy to z rozmachem. FBI nas w kamizelkach na słocie się w niego wpisze wszystkim. Po prostu go trzeba będzie wystawić, rozumiesz? Ale dzisiaj? Dzisiaj, dzisiaj, no to miało być już wczoraj, ale wiesz, dzwoni do mnie Nelson o 23, czy by chce to zrobić, nie? Ja mówię, trzeciej nudy jako, dawaj jutro. Pazurem? No. I już do mnie dzwonił. Czekaj, czekaj, czekaj. Musimy się umówić na kupno jointów. O tak. Co? Pokaż fiu... Pokaż fiu... Rzuć w nią nożem. Patrz to. Ej, ja... Mam pomysł, stary, mam pomysł. Wywrócę się, zacznę tańczyć Fortnite. Czekaj, bo cię nie słyszę. Czekaj, przejdę. Zacznę tańczyć Fortnite i pobiegnę do niego. I pojawię się w sekundę. A ja tak nie umiem. Czekaj, Samir dzwoni, Samir dzwoni. Halo? Nie mi dałeś się opymy. Jesteśmy tu, ja mam plan cały, genialny. Jesteś? No tutaj jesteśmy przy molo, gdzie ty jesteś? No już przy molo, tu gdzie furą podjechałem. Dobra, czekaj, woła naszych. Chodźcie, 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 chodźcie. Nie przeszkadzajcie mu na razie. Kurwa, jest... Samir. Samir. Samir? Nie tajzuj mnie, proszę. Ty! Co to Co jest, kurwa? Co to jest? Pistolet podsłuchowy detektywa Proza, jebieś. Możesz z daleka podsłuchiwać, co kto gada. Co ty jest? No. Spróbuj se, Parker. Podleź do nich i se przymierz. Czekaj. No weź tutaj na dach i se z dachu obczaj. No, no. Idź tu na dach. Którędy tu weź na dach? Czekaj. Tu w lewo, od lewej strony, od lewej strony, od lewej strony idź tam, biegnij. Co tu jest? Dobra, biegnę do nich, jestem przymierzony, nie wiem, którędy iść. To naprawdę działa? Wiesz co? Ja ogólnie to raczej ciężko z tymi takimi innymi rzeczami to... No musisz pokazać, jak jesteś giętki. Kurwa, świecił jebanie! Celino! Trzymaj. Co? Celina! Dobra, ej, generalnie... Ja wystarczy, że wykonam jeden telefon i tu może zaraz być FBI już po niego. Czemu? A co on zarobił? To ty nie wiesz, to żarty. To ty nie wiesz? No nie, nie, no gadaliście tylko na pace, jak zjechaliśmy razem. Co ja mówiłem, że jestem z CWL, czerwona z kawiara ludu i to tyle. I tam, że coś tam, że was wkurwa, bo na jubca nie chciał jechać, czy coś tam... No, słuchaj, lata. No... Jak go zwiną, no to go za dwa morderstwa będą chcieli wpierdolić od razu. A przecież on go nie zabił. No, tym nie wiem. No, tym jeszcze nie wiem. Bo się naczpał. Kto nie wie? No, mnie nie było, kurwa. No, Syntol nie wie. Syntol nie wie, że zabił. Jeszcze, nie, w sumie tak. Przy jednym zabójstwie poza trzech poleciał, bo baba była w ciąży, dwojaki, bliźniaki. A potem jeszcze babę autem p***ą ją rozstrzelał. Serio? A co ma to dowody? No. Nie zbuka. Znaczy... Wyślij mu te. Poczekaj, ja ci wyślę. Wyślij mu ten film, łezki. Idzie, on tu 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 idzie. No, więc... Trzeba i skończyłem. A auta? On jest za głupi, nie połączy faktów.
On zajął mi furę przecież. To on takie coś zrobił? No zrobił. Kłaście się. Zrobił. Policja to ma, zwłoki ma, jego klamkę też ma, wszystko ma. Teraz kwestia jest taka, że oni go j***ą. Kurwa, auto mi kradnie. Chyba się jorgnął, że tu leżymy. No, wyjął kopyto. Patrz. A nie. Co za szmata jeba. Ażbym wstał, bym mu wyjebał. Jebany kurwa. Jemu braci dla kurwy, chłopie. Nie? Mówię ci, spotkajmy się z Nelsonem, dogadajmy z nim wystawkę i go zgarną. Federalni. Ale jakie kurwa dogadajmy się? To zgarną jego, to też mnie. Ja mam wyjebać się dogadywać. A ty jesteś poszukiwany? A jak? Jestem jego kurwa bratem, to na bank mnie też zgarną. Pierdolę to, ja będę jeszcze posądzony o to morderstwo. Pierdolę nasze gierki, chcecie to sobie róbcie, ale to ja... I kurwa będę się... Ja będę grzał do tej policji, to uprzedzam. No my też, my tacy myślisz, że my nie? A, no i fajno. Zjebana fura, wszystko w p***e. Pojedzie... Ma ktoś wytrych? A nie, bo to jest... Stary... Mam ich najebać, czy o co chodzi? No nie wiem, chyba tak. No radio 5.2 i jazda. Ej. Wow. Powiedział poddaj się, czy mogę do niego? Powiedział poddaj się, no. Poczekaj, Czy ja mam schizofrenię? Bim. Pomóż, bim. Powiedziałeś, nie? To ja też mu powiem łapy. Dobra, rozpierdalamy ich. To są oni też. Poddaj się. To są oni. Poddaj się. No, leży jeden. Jak to od nich? To od nich. 100%, jeden mnie, jeden mnie już. Ja też miałem jednego. Dobra, dawaj mi kurwa, to leży wszystko. No to go. Szybki szpil. To nie oni. Kurwa, ja nie wiem kto oni. Wysiadkę za... Zaraz stanę od boku. Ja p***dolę. Ta, generalnie jeszcze porwali Saigona, czaisz? I dzwoni... Dobra, bierzemy z portu tą furę, wypożyczamy, spierdamy. Nie, bo oni chyba nas napierdolą, wiesz? Tych dachów. Tak, z tych dachów. Chodź bocznym. Idę z wami, dalej. Dawajcie, wszyscy wylećmy. To pewnie tak... Zbierzmy tą komodę. Ale komoda chyba jest zebrana, wiesz? Nie, stoi. To nasza, to jest. Nie, zebrali ich. Ja mam komodę. Ale zebrali ich. Ammunition jak coś nad nami, szybko. Dawać. Wsiadka. Ty to jedźmy ich napierdolić na tym ammunition, a co my będziemy się pierdolić w tańcu z jakimiś ciciami? Tam jeden leży po prawo naszym, znaczy leżał po prostu tam na ten. Dawaj, ja tu wysiadam. Ja tu wchodzę. To są borowiki, jebane. To wszyscy. Tak, wszyscy. Skąd? Budowa. Z budowy nie, strzelają. Blisko, tak. Kurwa się stresuje, nic nie widzę. Chuj będzie nad nami zaraz, nie? Dach tu niżej, przy tym. Jest tam, kurwa. Na prawo, znaczy lewo. Stresuję się, kurwa. Ja tak samo. Śpi. No ale dobra, zbierajmy ich. Kogo jeszcze? Gdzie to jest taka opera? Tak, dobra, śpi kolejny. Dobra, zbieramy, kurwa. Zbierajcie, kurwiki. Kasti, co ty się prójesz, kurwa? Kasti, co się prójesz? Kurwiek, gdzie wy do nas? Autostrada, chłop. Adrian, dawaj tu za winkiel. Kurwa, wam się nie pojechało, wy nie rozumiecie hierarchii w tym mieście. Wy możecie maksymalnie trackerka przypierdolić i przeprosić. Pamiętaj, tych je namy lwy. Dokładnie. On jest kurwa nieśmiertelny. Dobra, mam z niego... Chyba leży na tej autostradzie. Mówię, no jak ktoś go nie rozjebaliście, to... Dobra, zbierajcie, pierdolcie go od razu. Ty, odezwiesz się czy nie? Będziesz tak na odkonej p*** leżał.
A co on ci mówi, żebyś się na policję? A kto się rozjebał, bo nie rozumiem. Wszyscy się rozpierdalacie po kolei. No ale kto konkretnie i na co, kiedy? Ja ci nie będę mówił kto i kiedy. No to zamknij p***e, weź garni, bo ci głos drży, frajerze. I no się tak, nie stresuj. Nie tędy ma tole jebany! Ja p***ole, ała. Jeszcze, ej, a tego z dolnego dachu wzięliście? Jest, nie było. Lećmy po tą menelownię jeszcze zobaczyć, żebyśmy tam pojechali. Ja podjeżdżę, ja podjeżdżę. No to dam. Przysięgam, jak cię kurwa znowu złapię w tej samym kontekście, zapewniam ci kurwa wrażenia do trzeciej w nocy. Jeden od was tu już wczoraj smutny siedział i przepraszał. Nie mogę się doczekać. No to zamknij p***. I przypominam, że oberwałeś, więc kurwa zamknij tą mordę lepiej. Tego nie opierdzisz go, wiesz? Nie, oczywiście, że opierdzisz. Patrz. Będzie będę coverował, bo tu nie wiadomo nigdy, gdzie się ktoś pojawi. Chyba stara k***. Kuba, ale jakie kurwa spotkanie, Kuba, stara kurwa, Syntol. Cześć, misiu, miśka. Mam radę. Cześć. Co tam u ciebie, Syntol, jak mi Jadzionek? W porządku, w porządku. No to kurwa, chodzimy otrzymać... A nie byliście na molo czasami, panowie? Bo wy auto, który... auto no byliśmy ryby łowić chwilę, bo podobno jakieś ten, ale to... A ty tam byłeś? Bo nam ktoś furę zajebał. Byłem na molo, no byłem akurat. A, no tu byliśmy tam też na furę zapi***ł, no gówno straszne. Na końcu jeszcze opony przepi***ł. Też. Rozumiem, Synek, masz może baterię? Inna sprawa. Daj ci całe radio, mamuś ma. Ej, ja masz baterię jeszcze? Cześć, muszę jeden telefon wykonać do dzwony. Halo, halo, Nelson, jak sytuacja? No możesz powoli szykować, my będziemy gotowi na 21.30, więc 21.45 wstępnie możesz coś ogarnąć. Tylko problem jest taki, że on się z bloku jak na razie nie rusza, cały czas siedzi pod blokiem 27. No dobra, no to próbuj coś kombinować, nie? Dobra, dobra, czekaj, dobra. No, uciekłem, no. Dobra. Ja pierdolę, bo... Oni są wokół bloku, k***a. Te śmieci je, to. Chodź, Denis, za chwilę. Na blog, jak tu przyjeżdżają. Denis, chodź. Bardziej on czy on? Który my jest, Adi? Chodź, chodź ze mną. Jakby po drugiej stronie. Na drugim moście, tak jakby. No? O 21.30 mogę mieć, k***a. Całe FBI OSL. Gotowe. To zróbmy to tak. Może zbytujemy jakiegoś jubilera czy coś. Czy nie, nie, nie. Trzeba będzie jakoś zrobić taką wystawkę. Ale generalnie możemy też to, wiesz, jak zrobić w ogóle? Zbejtować policję po Syntola i uratować Syntola i ich najebać. Ale to byśmy musieli mieć misyjne stroje. No. Tak, żeby nas nie poznali. Robi napad na lotnisko. Tu jeszcze będzie afera na tym bloku zaraz. Rozumiesz to? A was na radiu nie ma, żeby nie słyszysz, że Adrian mówi, że go tu haltuje? Nie. Kurwa, my! Kurwa! Panowie, to nie jest weterynaria! O to chodzi. Ty, Pawka, masz jedno zadanie. No? Wypierdolić motor. Dobra. Kurwa! Nie, nie, nie! Masz jedno zadanie, skier... Ej, a gdybym zbejtował wjazd słotu na hutę, a my tutaj jesteśmy no limit? No nie wiem, zaraz będzie to tragedia. Teoretycznie, praktycznie? Nie, co tu, nie się boję, oni odpuszczą. Tylko to nie będzie z lipą, to będzie z lipą czy bez lipy? Kurwa. Witam serdecznie, poszedłem na prawa, 9570. Trzeba... No ale muzyczka tu u was le... O, co jest kur... Którą plekę możemy wpizgać w sumie? Wszystkie inne, nie? No tak, tylko trzeba ogarnąć się pendrive'y, nie? Ktoś właśnie? A jakie pendrive'y? Bo ja mam te nośniki. No to weźcie z Abdulem się złap, ogarniecie to szybko. Jak mi nie wiem, to zrobić. Jeszcze kolor kolor mi zmień na... Nie, bo ja mam te nośniki jakieś czarne. Na czarne, na czarne. Kurwa gówno. To dawaj, dawaj, mm-hmm. To jeszcze kasetów zrobię, żebyśmy mieli zabezpieczenie. Ale będzie kurwa zdziwko zaraz. Dajem walnąć. Muszę przytrzymywać go. Ja pierdolę, mogliśmy jechać na normalny. Ale tak. Cię trafiło. No nic. Kurwa. Lepiej żeby te drzwi teraz już nie rozbiło.
chyba jutro będziemy musieli po tą furę wrócić, wiesz? No, ale to nie, no zaraz przecież ogarnię, no ile muszę czekać? Nie, ale potę dostałem. Boga. Jestem na napadzie. Powtarzam, na napadzie. Mefedro, nowe księżniczki. No tam to się działo, tam to się działo. No, no. Ja też tam coś pokułem. A to prawda, że ty z tą swoją to nawet ten, na apartamentach grasz CS-a? No grałem ostatnio, no. O kurwa. Grałem. Nie no kurwa, ile on to będzie robił do kurwy nędzy? Chcesz mieć to dobrze zrobione czy chuj? No dobrze! No to spłatajcie kanapę, ja chcę polecieć spokojnie. Ty, to powiedzcie kiedy przyjechać, to my wpadniemy najwyżej, bo później będą furę. Trzy minuty. Ruszamy. Aha. Co? No nie wiem, on ten... Chyba wiesz co zrobił? Pixel wpierdolił. Dobra mechanik, mi się k***a nie chce, dzięki k***a za twoją pomoc, naprawdę. Pierdolę się na przyszłość. Ale rozumiesz też, tak? Do widzenia. Nie potrzebujemy jest... waszej pomocy. Jesteś bardzo nieuprzejmy. Ja ile można k***a na auto naprawiać? Szybciej sobie to naprawię k***a wszędzie indziej, rozumiesz? No to trzeba by zrobić, no. No to k***a to na k***a tyle będziesz to robił, nie wiem. Dobra, jedziemy, nara. Nie wiem, k***a, ile można naprawiać? Nie od nas? Patek? Kto ty? Czekaj. A, Miśka. Dawaj z... Ty podgrywa, no oczywiście, że od... Nie wiem, jesteście przyjechani? No to dawaj na Benesa, czy tam nie ma nikogo. Albo... Jeźdź miał tego lokalnego i tyle. No to dawaj. Dawaj na za nami, lokalny Benes. Dobra, czekaj. Szybko. Lokalny Benes. Kurwa, co jest? To co jest, kurwa? To się uda. Masz siano w ogóle? Ła. Ja? No, żeby zapłacić za naprawę. Nie, trzeba podjechać. Nie mam bieda. Denis będzie miał bana? Za co? Co zrobił Denis? Do czego to doszło? A czekaj, na Benysie nie ma nikogo? Na Benysie jest ta ekipa, z którą my się napierdalamy, nie? A, no ta wczoraj afera była jak chuj przecież. Przypomniało mi się. Czekajcie, tak żebym wyjechał. Masz ty pieniądze? Tak. O nie. Psy nas poddają, BNS mechanik, lokalny. Łapy do góry, oj, przepraszam, łapy do góry. Łapy, raz. Stoi. Panowie, ale co, spokojnie. Mechanik lokalny za BNS-em. Spokojnie. Ale to, nie dajcie się zarobić, bo jedziemy. Lewo prawa. Zakumnie. Nie, wy nie możecie się dojechać, tylko nasza czwórka jedzie chyba. Dojeżdżamy, no. Kurwa mać, no! Ale spoliłem po całości! Na ch... Ja chciałem to X nacisnąć! Czemu nie można anulować naprawy, kurwa? Nie, Denis, jest, trzyma się twardo. Ja p***ole! Tak spolić! Kurwa, czemu skryptowo zawsze musi mi gra ruchać? Pierdolamy czy co? Jest herka nad tym. Ja nie wiem, mi się już... Nie chce mi się na dzisiaj już nic robić, kurwa. Jak nie 10 blue screenów? Ratunku! No popłakałem się, bo spierdziłem, no to mogli mieć pościg fajny. A rozumiem, że tu się skończyło na tym, że nas ja dostarczyłem go najnudniejszą wersją. Ale Helka widziała to, my to zrobiliśmy. A czy wszyscy odjechali? Dobra, módlmy się, żeby ten... Tak. Coś się udało tu. A, najpierw do tyłu? Przed, o.
Przed komendą chyba nie, co? OL i VKA13. 5 zł. Siema, kiedy ten seks, bo fajna palkę masz tak w ogóle. Dzięki. Wjeżdżamy, czy nie? Chciałem próbować. No jeszcze. Tesla rozjebcie z parkingu. Ja p***ale, cały kurwa, potencjał poszedł się jebać. Zapierdala, zezeli. Będzie wysiadał na tym, sami zaczęli, kurwa. Chyba dajcie na tym parkingu wysiadka, macie plecy, lewo pojadę. To mogła być tak zajebista akcja, skończyła się taką kaką. Ergani się wyjebie zaraz. Już ma loła. No. Ja pierdolę, tak się akcja spierdoliła. Kurwa jego mać. Do was też się nie odzywają? Tak ciszy biegają? Ej, Kicia, za nami Wigeron, Mark. Dobra, widzę już Pawła Merganiego. On siedzi jebany. O! Co jest? Co jest? Ty babka, no najwyżej ich odbijemy, nie? Bo oni robią pani. Tak, no ja jestem na napadzie, kurwa. On se go wyjął po prostu! Jakim napadzie dzieje? Co jest? Na pale, nie wiem, obok plaży, tam gdzie byliśmy wcześniej. No to fleka, nie oka, jadę po ciebie. A co ty tam, kurwa, robisz w ogóle? Ja p***dolę. To jadę po ciebie i... O, teraz do podobnego przeszukania, nie? No, jestem tam. Jeszcze kopyto stracę, bo kurwa, nie wiem, nie chce mi się już na dzisiaj, nie? Ja p***ale, jaki cieszy się z chłupę. 10 blue screenów, kurwa. Bierz. Czekaj, stoję przed komendą. Zara, jak... Ale dla legendy mógł gdzieś, kurwa, nie mogę od razu być opuszczony, no. To na legendę, chodź. Na legend, weźcie mnie do drugiej tej celi, do tam gdzieś blisko Syntola, żebym był zakuty. Chodź. Na legendy, ja tam wezmę. My pojedziemy z tą resztą, którzy strzelali i jak wrócę... No tak, na spokojnie. Idziemy tam. To ja mogę iść sam, a dobra, chuj. Jego też nie. Kurwa, nie szarp się, Purker. Kurwo jebana, mam nogi. Jebane, mam. Nie umiesz zachować, to cię kurwa będę prowadzał. Nie wiem, nieważne. Cię też wniósł za habety? Tak, się to kurwa. Zabieram ci wszystko, co mógłbyś sobie zrobić krzywdę, czyli ampułki, jakieś tutaj, butelkę. No w chuj z ampułką krzywdę zrobił, no. No mógłbyś się nazreć tabletek i przedawkować. Masz dwóch kurwa naprawdę niezłych rzeźmieszków, nie daj sobie psychy zryć. To jest dla ciebie test. Nauka. Jak to to jest? Nie ma łatwo w tym mieście. Świeżak to jest. Dobra, jak to jest Liam Harris, ta kurwa jebana. Dalej... Wy się znacie. No przecież on jest stamtąd, tamtąd. Ewidentnie. Ty tempa kurwa. Się stresuje i dlatego tak. Ale stresuje się. Dalej możesz tylko do... Dalej możesz tylko do 23 kurwa być stróżem prawa, bo potem mama krzyczy. Liam, znowu się spotykamy. No kurwa, niestety. Ja p***ole, to chłop... Kurwa. Dobra, ja mam pomysł, patrzcie, mam wytryb, mam linę, patrzcie. Rzucę się na niego i go k***e zwiążę, zabieram mu kopyto i z nim wychodzę z komendy. Jak on się przekręci, pomóż mu. Jak on się nawet nie ruszy, ten idiota. Zobacz! Pomóż mu się przekręcić, zrób coś, k***a, pędzlu zajebana, nie stoisz jak gracula jebana. Ja p***dolę, no. Rusz się do chuja. Halo, pomocy! Pomocy, pomoc potrzebna! Już idę tam sprawdzić. Ten bałwan się nie nadaje do niczego, k***a. Tego zakuję dla pewności. O, ja... O kurwa. Nie ruszasz się teraz, kurwa. Jedna ręce do góry, bo cię zastrzelę. Nie ruszam się, nie ruszam. No nie mogę. Spokojnie. Biorę teraz klucze twoje, otwierasz cele. Otwieraj cele, raz.
Biorę tu klucz, otwieram tą celę. Otwieram tą celę. Dawaj, dawaj, Syntol. Spierdolamy. Ja pierdolę. Tom, otwieram pyk. Wziąłeś broń? Nie wziąłem, nie wziąłem. Chuj. Tu. Już otwieram. Otwieraj, już. Otwieram, tak. Już, daj. A. Już, już. Co, jak otwieram? Otwieram! Spierdalamy. Dawaj, 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 dawaj! Biegnij, biegnij na razie, spokojnie. Po co ta cała akcja? Będzie drugi pościg. Szybko, szybko, dawaj, 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 dawaj. Kurwa mać! Dobrze, zo, uratowałem! Ja pier, dobrze, 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 ale też podkręciłem go dobrze. Zestresowałem go sobie już. No tak, tak, tak! A dobrze, że umiera się całe życie. Dawaj, dawaj, kurwa. Nie uwierzą, a chłopaki na więzieniu, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, zjebane. Ja pierdolę, ale to teraz... Ja nie wiem, czy to jeszcze nie pogarsza sytuacji teraz. A kurwa, co chcesz, chcieli siedzieć godzinę? Ja mówię, mogę siedzieć za godzinę. Teraz to ja dopiero chcę... Ja chcę żyć, a nie siedzieć na celach. A ty jest, a pamiętasz słowa Nelsona, jak wychodził? Żeby niczego nie odpierdolił. Ja. On wraca, a on człowieku zakuty. Żeby niczego nie odpierdolił, a on wróci, jedna z już nie ma w celi. Ja dobra, muszę, potrzebuję telefonu, trzeba dać znaka z tym chłopakom. Że morderstwo? Ale jakie kurwa morderstwo, chłopie? Zabiłeś kogoś? No nie. Ale Next ma tak w gierce przebane, nie mam pojęcia, o co chodzi. Ktoś mnie próbuje pierdolić niezłe bagno. Kurde, teoretycznie lepiej było, jakbyśmy nam zostali, byśmy przynajmniej wiedzieli za co, nie? Dobra, idziemy wszyscy, wyjebane. Ziomek. Dobra, idziemy. Dawajcie. Złotych. Wiesz, że dałeś swoją kartę tej babce z tym SMS-em do Syntoła zamiast jej karty. I chuj. Musimy poczekać, aż będzie jeden psiak. Poddajemy go i wchodzimy. Oddamy sobie ich wszystkich po kolei i od razu zakuwamy. Ja pierdolę, ty wyglądasz jak taka pizda. Dzieci. Parking pod... czysty. A to ty... Nie wiem, ty cały raz... Tak, ja idę, dawaj, dawaj na parking też obczaić. Czysty, tego sprawdzam z góry. Kurwa, krótki, nie szeptaj aż tak, debilu. O, czekam na komend. Otwierają babę. Ożyli tu, chodźcie. Ty, łez, no. I on po wyciąganiu się kapnie. On po wyciąganiu, a po nimce wychowania kopyta się kapnie. Mamy w holu poddanych czterech psów, chodźcie tu. Chodźcie tu. No nie. Nie jest to. Mamy czterech poddanych złotowców. Przykładam ci kopyto. Ładnie idziesz teraz, otwierasz kopyto. Chodź. Szybko. Chodź, idziesz, otwierasz. Siema, ty też poddajesz się, ręce do góry. Nie rób nic głupiego. To cię cały czas styluje. Nie mam pojęcia. Was jest, mam sam, przejmuję Samira, przejmuję Samira. Idziesz tu, idziesz za mną, kurwa, za mną, otwieraj, otwieraj. Idziesz. Otwieraj czy iść? Za, ty idziesz, obaj. Ale otwieraj to, kurwa. Już, otwarte jest. Widzisz? Mam wyciągniętego Samira. Tylko mam tu psiaka na sobie. Do góry mamy czterech poddanych. Wiesz, kopyto. Jedzie wiola jakaś na sygnałach. Dobra, wynegocjujcie, że mamy tam wejść z Samirem do holu. Masz mi odkrodeninę? Jezus, ja mam. A nie, mi zajebał, nie mam. No my jesteśmy w dupie, Samir. Co byś mi nie zrobił, jesteśmy w dupie. Nie. On zaraz zacznie strzelać. Ja muszę tam temu wyjść i nie ma problemu, mogę. A, no to dobra, to spierdolimy go.
A ile ci groziło? Bo powiem ci, że my powołaliśmy całą ekipę. 45, a potem przyszedł Nelson i dali mi kurwa 90, jak już tak stałem. No to kurwa. 45. No bo ty, no ja bym Czekaj. To my cię ratujemy dla 40 miesięcy, kurwa? Dla 90 i dlatego, że mu wyjebał. Nikomu nie ratujemy, ja muszę mu wyjebać, bo mi ciśnienie nie zejdzie. Ale to oni kurwa słod powoływali na 45 miesięcy? Chuj ty chodzi. Nie. Już ten ziód kurwa dbał o to więcej. Był słod po Syntola. Tak, i ja wyszedłem kurwa za komendą bez broni, ser to jest mi wyjebał salwę, ja stanąłem. Znowu mi wyjebał salwę, no to zszedłem i się zaczęła afera, kurwa. Kurwa, paranoja. Ciekawe, co teraz Syntol robi. Mówi on nam pomagać, ale powiedziałem, żeby ten... Czekaj, SMS-a dostałem. Ty, solidnie moją żonę porwali. Otwórz tu jeszcze. I chodźmy, na pewno się uda. Ja idę przodem, ty tyłem. Znaczy na odwrót. Ale niespodziewane. Ja pierdolę, ja mam wrażenie, że to jest jakby metoda RDM-u, kurwa. Że oni chcą zaprezentować, jak kurwa zrobić RDM na kimś. Jakby chociaż słówko było, zrywamy, cokolwiek. O, strzelają. O, ten już się przesiadł do tyłu, wariat. Ale mówię wariat, ci, no. Ja ci mówię, stary, że kurwa, ja od dzisiaj rozpierdam się tylko do Janeczka. Uwaga, konwój stop. No, co ty, jaki stop? A nie, oni wysiadkę zabrali na nich. No ale konwój dalej jedzie. I konwój dalej jedzie! A myślę, że co było Piotrek wcześniej? Co? Jak odbijaliśmy, to samo było. Plus, strzelają się tam z tyłu, nie? Od razu ci się zaczął, czy o chuj z tą chodzi, kurwa. Ja pierdolę. Ten kaszlak się zaraz wykoleni. O Jezu. Oj, plus, co teraz? Dostaniesz... Pasek, flusz! Flusz! Rondo! Rondo! Jedziesz, kurwa? Rondo da popa! Nie, jak Landryny w ciszy jeździ, kurwa! Dawaj w metro i kurwa... Bije się za twoimi myślami. Wariacik, ale ty jesteś gitem, ty. Drzewo wykorzystane. Drzewo tu, Daszek, ja cię kręcę tu. A ten siedzi, kurwa, dobra. Chłopaki, osłaniajcie, ja spierdalam. A tu po śmietniku. No i niestety, kurwa. Ojciec Flusza go prawie pokonał. Jak on do nosa wygludzi! Najebali go! Nie! Oni do nosa wygludzi, już napierdalają! Kurwa, jest jak jakiś rozjebany debil, kurwa. Ja nie wiem, kurwa. Drzwi się otworzyły, ej. Ej, to co, solidarnie, chłopaki? Ja wszystko widziałem wczoraj, co poruchałeś, to twoje. No zobacz, w ogóle już wypadło. Jest zamknięta, on nie mógł mnie włożyć do tego, nie? I się zastanawiał 3 minuty, jakby powiedział, wkładam cię do środka. Zamknięta jest, nie włożysz mnie tu. No jest zamknięta. Ale sam, ty się nie dziw, jakby tobie sprawiało taką trudność wymówienie dwóch zdań, to też byś musi tak być odpadł. Fuj, no. Przecież on się jąka jak wiatru nie ma, kurwa. Otwórz to więźnie. Tak jąka, jak flagą, jak mówi zdanie, w którym jest 5 słów, to 2 razy się tak myśli, kurwa. Takiej techniki nie znałem, ty. Oj. Nie chciałem. O Boże. Za filarem jest. Wysiądź w tym. Jak to się stało? No włożysz mnie czy nie, czy będę tu siedział na tym kopie? Cholera. Idź im pomóż. Nie mam posiedzi, stary. Nie mam posiedzi. Koledzy umierają, chcę posiedzi. No jakby ktoś... O, Sigma! Sigma! Nie ci posiedzi trochę. Ja wyszedłem, ja jestem w ogóle gdzie indziej. No i git, to teraz... Ja, kurwa, znaczy, ja jestem pod tym, ale jestem poza autem. No to git, to dobrze. Teraz pod ziemię i ten, i na apartamenty, nie? Sigma, ej, tu jest śmieć! Jeden! Z autem, prawo! Trampawkę! O nie, nie! Cholera! Sigma! Już on na sterce jest.
A na amunicji nie ma. Sigma! Sigma! Za dwóch! Rady powiedz, za dwóch. Lusiu, teraz do frag mówi na powiedz. Facebooka. Powiedz! Aspect down, powiedz. Jeden kiel jest więźniarką. Sigma dobie... O. Nie, ale dobrze go najebałem, ja nie wiem ile ma. Ale zobacz, jednak on... Jak starą setki samego wewnie ma, to go się najebać nie da. Najebał go, najebał go! Sigma! Kto to jest? Denis! Denis, klucze z niego, klucze z niego! On był chyba ostatni! Sigma! Sigma! Do zera go, do zera. Przez 20 minut, nie? Zabijam go z tego punktu. Dobra, bierzemy go, bierzemy go, bierzemy go! Ale go będę w dupę... Ej! O Jezu! Wysiadają, do... wysiadają, wysiadają. Wysiadają na ciebie chyba. Gdzie, gdzie? Po, ta, pod nami. No, Sigma! I w pizdę, i w pizdę. Nie, nie, jedź, jedź! Najaj, spróbuj do... Biegnie, biegnie ci, biegnie ci, biegnie ci! Uciekaj, 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 uciekaj! Babka tam w górę informacyjnie. Spierdalaj, spierdalaj! I zeskocz tu w dół, tu w prawo od razu! Sigma! A, helkę mam na sobie. To, Denis, próbuj od razu, na zero skuć, od razu na zero skuć! Denis, to nie Denis. I jedzie, ej! A kto to kierowcą jest? Abdul. A to Abdul! Bo po prostu ty nie gadaj i nie jedź, bo ty dwie rzeczy naraz to ty kurwa, to ja już wiem jak to robisz. Sigma! Ale nie rozkujesz przy więźniarce. Tak! Odejdź więźniarką, odejdź więźniarką, odejdź więźniarką! Powrzucaj, powrzucaj nas! Odejdź więziarką! Zgarnijcie mnie, chłopaki, chłopaki! Sigmy! Powrzucaj nas, wrzućmy na to! Nie też, nie też, nie też! Powrzucaj nas do auta, powrzucaj nas do auta! Rozkuj Samira, rozkuj Samira! Uwaga, 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 plecy, plecy! Do auta, do auta! Rzuć do... Uciekam, uciekam! Ej! Sigmy! Zostaliśmy! Jebany lokalny, wszystko rozpierdolił. Dwa, walą do niego. To z Helka chyba. No jo! Uciekaj za winkiel gdzieś i chuj. Czekaj, bo co tu mam? No dobra, dobra. Ej, podjeżdża ten! Nie, czekaj, spokojnie, to od nas. Wyjściowa jedenastka tak zwana. Będą bany jak chuj. Ale szczerze mi się już nie chce. Ja w ogóle nawet kurwa mieć, przyjąć banę i mieć to w dupie już. No i chuj. Ale kurwa, niech w drugą stronę tak samo będzie. Bo to kurwa nie ma sensu taka gra. Uwaga, tu się kręci po lewej, po lewej, po lewej! A oni se jeżdżą autem kurwa tego! No jo! Mogła mnie jebnąć, już mi się i tak nie chce. Mam dość. Rebla, rebla! Rebla, zgarniaj ludzi! Ale to chyba loka... Dawaj, dawaj, zgarnij, zgarnij, tego, zgarnij! Tego, dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Sigma! Sigma, za dwóch, nie oberwałem nawet! Dawaj jeszcze tamtego! Oni jeżdżą... Stary, jeszcze nie dostałem ani razu! Kurwa, dobrze, że ta wyziarka byłaby kuloodporna, bo bym skończył jak flusz! Ty siedzisz w środku, czy nie? Tak, jedziemy, jedziemy! Uważaj, 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 wysiadka się robią! Kurwa, nie tu, dawaj, tu, tu, jedź, spokojnie, jedź, spokojnie, lewo, lewo, lewo. Dobra, 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 i głowa nisko, głowa nisko! Dobrze. Dobrze, o kurwa, kurwa. Sigma! Jedź, 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 Sigma. Czerwony, czerwony, czerwony. Jadę. Potrzebujemy policjantów? Cicho. Tak, 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 na wymianę. Dobra, zbiera jednego. Nie, strzela czerwonego, nie wszyscy. Jebana szóstka. Weź na radio 5-2-3. Weź na... Chciałem wejść na 5-3, wpisałem 5-2-3. A tu Karbo i banda. Wejdź za... Garbo! Zalepię, zawsze... Erwina porywają, pomóż mi! Ja się napierdalam, człowieku, ale Erwina mają, pomóż szybko! Jeszcze czerwony, Erwina! Denis, co ty tam? Bawi, dawaj do mnie! Kurwa, Denis! Napierdalaj, napierdalaj radiem, ej! Klikaj guzik od radia! Bara!
gdzie jest? Leży jeden. Wychodzą. Karpo, plecy, szybko. Wychodzą z radia. Zupełnie poszli jedno wyżej, czekaj. 5, 2, 4. Dobra, ej, ja pojebałem radia i szedłem na 5-2-3 zamiast na 5-3. I kurwa, tą cała banda karbo, wszystko było. Ja ci wyjmę na parkingu i ja daj się przebrać, bo nam tu robię. Dobra, jak coś zająłem ten, zlecenie. No. Poszło, jest jakiś hak. Dobra. Jest jakiś hak, o kurwa mać! Teraz nie spi... Kurwa. O co tu chodzi? Powtórz kolory, 1, 2. Jeden, dwa, trzy, cztery, trzy. Zrobiłem. Fajny. Dobra. I teraz będziemy musieli dojść do tego, jakie... Ej, zrobiłem pierwszego haka, chłopaki, jest progres! Masz to. To. Finał! Dobra, dawaj. I coś jeszcze? Co, a czekaj, dałeś jakieś fanty. No i witam wszystkich serdecznie. Będę robić za kasierki. Nie, czegoś nie mam. Nie mam czegoś, Abdul, do tego. Laptopa pewnie jakiegoś. Dobra, czyli basic laptop jest do wyłączenia, kurwa, tego. Dobra, to jest napad, skurwysyny. Tu będzie afera. Łapy. O kurwa. Dzień dobry, proszę pana. Gdzie go pan sobie... Dobra, my musimy z Samirem i ten z tyłu tutaj zahakować jedną rzecz. Samirem, dobra. Nie z Samirem, tylko... Leci Samirem. Leci flash. Poleciał flash. Może koczatki? Nie ma. My jedziemy, nara. Zostawiliśmy was, my spierdoliliśmy. Dzięki. Nie wiem, kurwa, nie chcę się już, przysięgam. Dobra, panowie. Jeszcze jak tych kurew nie ma. Tu nie ma popona. Zaraz do was dojadę, tylko mi się kurę zajmę. Dzięki mi się, że nas zostawiłeś. Jak ja na dachu byłem... Opon jednej nie mamy, nie? Więc będzie afera zaraz pewnie. My za wami jedziemy cały czas jak coś. Gdzie jesteście? Arkadiusz obok. Ja mam... Nie no, dasz radę, wbiegniesz tu! Nic. Denis! Słyszę! Biegnij, no. Ja im wiodę na plecy i rzucę flesza. Czemu oni... Strzelają do mnie! Dobra. Za nic. Za dara. LSSD, welcome to. Zajmijmy dalej. No, chodźcie dalej. Ja tu zająłem tylko po to, żeby wiesz, dojebać na blisko, kurwa. Ja muszę zapalić, kurwa. Puścili mnie. Dawajcie to metr. Dobra, kto jest jeszcze? Bo nas jest tutaj trzech. Ja jestem na zewnątrz, swat. Dobra, musisz... Dojedźcie już normalnie. Proszę, nie kraszuj. Dobra. Kicia, powiedz to, żeby nam tu nie wyszli zaraz. Ja jestem. Mam leki. Dobra, jesteś rzęsie zapalony, ja też zapaliłem. A masz kodę inne czy nie? Bo ja ci mam na ten. To daj mi kodę. Ja sobie wezmę zaraz, tylko spalę. Dałem ci do kieszeni. Dziękuję. Zerwa! Dół nam dojeżdża na pewno. Dół też podchodzi, kurwa kamzem. Potrzebuję pomocy, ja się czuję. Oni
nam podjeżdża. Co z wami? Co z wami tam zewnątrz? Krótki poszedł na kamikadze na dół, nie wiem jak z nim. Jeden jest dalej na górze, dwóch jest na górze policjantów, więc ilu wam tam na dole jest, to nie wiem. Dobra, jem leki szybko. Nie widzę. I co jest? A ten z dołu spierdolił jeden, bo widziałem jak uciekł. Ale ja tyle kul wleciłem w niższy kul. Zgrupuję was. Tak zrobimy. Du, znowu widzę. No weź. Co się dzieje? Napierdala do mnie, jestem, mam problem, w chuj. Pomóż mi. Dojeżdż za mnie. Mogę... Jak stoisz? Ja jestem na paznokieście, nie? Ja akurat chciałem zbierać. Kopce bucha, chuj. Nie wiem, kurwa, te wyciąganie jest rozjebane. Nie wiem, gdzie on jest, ale... To środek, czekaj, ja spalę ze dwa buchy. Leży piesek. To jeszcze jeden, to tam, on nam, więc wychyla i schował się za tym. Czekaj, spróbuję flesza rzucić. Ja uciekaj, ja bym, nie wiem, żeby mnie... Andrew, ty to jest w gacie, czy potem... Chyba raczej nie dostał. Dobra, wybiegł, on nie wiem, co on robi, stary. Pies na plecach! Leży, plecy mnie strzela. Ja pierdolę, ale się wystraszyłem, bo przeszukiwałem! No sprawdź sobie, sprawdź. Jeszcze. Dojeżdża! O! Klamka mi się zacięła. Na daleko i lewo. On jest piękny, że on za każdym razem, stary, dojeżdża, jak przeszukujemy. Ta, no. Za każdym pierdolonym razem. Poczekaj, ja tylko kam ze sceną. Dobra. No kurwa, wystraszyłem się. Leżę. Nie wiem, kurwa. Leży. Przecież to jest niesamowite. No, leży, mamy to, kurwa. Mogłem nie podjeżdżać, bym dalej nie był na BW. Denis, może ty w końcu też się znajdziesz, stary, zobacz. Nie. No, ale... Nie, koniec. No co nie? Stary, przecież to lepsze było. Nie, ja mam chłopaka, zaka. Dobrze, co sobie tak tu zbyt... A co się działo? Aj, dobrze. A co sobie tu dyskutujecie? Nie, my tu siedzimy już z godziny. Naprawdę? Gadałyśmy sobie o wszystkim. A wszystkim? Mm-hmm. O wszystkim. A nie, dobra, bo chciałem się zadać, czemu meble są inaczej poprzestawiane, a potem się przypomniało, co my tu robiliśmy w nocy. Wiesz, jak tu się dobrze napierdala, Syntol? No. Przez tą szybę wszystko przechodzi. Chyba wszyscy to widzieli, tak? Mhm. Właśnie tak. Tak, networkerzy. Ale w końcu do czego doszłaś z Korą? Nie wiem, nie widziałam jej. Wiem tyle, że była na warsztacie i to tyle. Dzisiaj próbowali się na nas zemścić na starcie. I ich najebaliśmy wszystkich. I ja powiedziałem... Ja ci wytłumaczę, o co chodzi. W skrócie, mefedroniara, znaczy się Courtney, powiedziała, że była jakiejś ekipie, ale się wyjebała na nich. I oni zaczęli ją ganiać i tak dalej, wyjebała się, zaczęli ją porywać, jakieś gówno jej wycinali na ręce i poszła z tym na policję, do Melisy akurat. I Melisa miała prowadzić sprawę w sądzie. Ja powiedziałem, zostaj moją żoną, pierdol tą Melisę, a ja te kurwy połapię. No i poszła na to. No i zaczęliśmy ganiać te kurwy wszystkie, nie? Ta Kora, to jest jakaś ekipa z pierdolin, Adrian ich wszystkich zna. No i w skrócie chwilę poszukaliśmy, wjebaliśmy się na warsztat, wszystkich najebaliśmy. I trzymałem 2 godziny, kurwa, ją i jakiegoś przydupasa, co się pruł, i trzymał tak samo Courtney 2 godziny. Człowieku, nigdy nie widziałem tak smutnych ludzi, oni się nie odzywali już, kurwa. A na końcu było tak. Dziwisz się? Mam egzamin o 8:00, puścicie nas. To jest najlepsze. Jajek, poznaj się w końcu z moją żoną normalnie, przedstaw się. Ale to przecież my się znamy, ja ją poznałem przed tobą. Oho. Ale nie pamiętam cię. Śmieciu. Ty jakiś numer do mnie dzwonił. Nie zdziwię się, jak będą próbowali nas rozjebać. Pomyliłem z kimś. No to cześć, ja jak jestem. Czekaj. Skąd ty masz flary? No podaj rękę. Śmieciu. No daj łapę. Chcesz tam tu Daj łapę, Jajek.
No. No dobra. No podaj rękę. Ła! Co ty, pojebało cię? Czemu ona mnie bije, Piotrek? Miałem ci to jakąś bankę, bo zadziała. No już. Spokojnie, jutro będzie gorzej. Czemu ja się ruszyć nie mogę? No czekaj, idę po mewkę. Denis, jesteś na radiu? Jestem. O, jak on ją uderzy, to mi powiedz. No nie, to nie ja, to kurwa, ty jebala, Boże, ja się boli, kurwa, nie będziesz mojej żony bił, chodź, idziemy. Nie, nie piłem. Halo! Na doj. No jadę już na doj, co u ciebie w ogóle, jak minął ci dzień, to jakieś plany na dziś? Głowa mi strasznie boli, wiesz, nie mogę rozmawiać, okropnie mnie boli. A co się dzieje, gorączkę masz? Tak, chyba mam gorączkę, no. No, to ten to... Kęsowego jajka mi się ciebie Nie wiem, jadę na ten doj, mnie wkurwia. Kurde, idę do was, No właśnie, kurde, jest jakiś problem. To bagosy chodzą do urzędu? Jestem. No to Adam... A czemu zamykasz ty, mym braciom? No bo stara sprawa przecież, a nie... No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Nie zapraszaliśmy tutaj wszystkich, tylko panu. Mhm. Dobra, to tutaj Amaja przygotowała ten pozew, jest tutaj już podpis pani Melisy, potrzebny jest jeszcze pana podpis, żeby pan podpisał. Chwila. To ja wychodzę stąd, znaczy ten, nie ma żadnego afery, nie? Dogadujemy się, tak? Jakiej afery, to znaczy? No, że tego. Bez żadnego podziału, nie? No, ja tego nie przygotowałam, ja tylko tutaj wręczam to. Amaja pisała... Nie, nawet nie czytałam, co tam jest napisane, tak naprawdę. No tak, bo też trzeba umieć czytać, proszę bardzo. Oczywiście, trzeba umieć czytać. No, wiecie pan. Jak dobrze, że sędzia federalny nie musi umieć czytać, prawda? Nie rozumiem. Nie, nic, dobra. Pan Peter Burker podpisał, proszę bardzo. Pani prokurator. A Maja, gdzie ty masz buty? Jestem elfem. Przestań patrzeć w kieszenie. Mhm. Elfem jestem, dlatego nie mam butów. Proszę. Świetnie. No to sprawa załatwiona chyba. One są jakieś pierdolnięte, czy ja mam wrażenie, że ja jestem pierdolnięty? Do widzenia, panie Peter Burker. Do widzenia, miłego dnia. Tyle. A, chuj z tobą. No, idź po prostu. A co z tym kuciem? Bo na gorączkę podobno kucie ja jest najlepsze. Najlepsza rzecz na gorączkę. Kucie, zrozumiesz? Co ty na... Dawaj, chodź, schodzimy ze służby, idziemy w miasto, pojedziemy najpierw coś zjeść. Patrząc po tobie, to zjemy 3 zestawy w Burger Shocie. Co to? Ty wiesz, że nie zatkałeś uszu, nie? Ten paku. Ty jesteś jakaś przyjebana. No, to na pewno tego teraz nie słyszysz w takim razie. Jebać cię w ryj. Ale ja słyszę, panie Burker. A właśnie, chciałem auto sprzedać. Koledzy tutaj. Urzędnik. Myślę, że się tym zajmie chętnie. Mhm. Dobrze, już będę szedł. Do widzenia. Świetnie. Do widzenia. Ej! Dobra, teraz pan nie wychodzi. Oj, chuj. No otwórz no! Jest to atak na... Nie, jest to atak na prokuratora federalnego. Nie, wypuść go, wypuść. Lepiej wypuść, kurwa. A to pan grozi, czy co? No tak. Ej. Dobra, jedź już, Burker, proszę cię. Nikogo tak nie mam dosyć jak ciebie, naprawdę. Ja wiem, dlatego przychodzę. Ostatni raz. On już obacuje. Kameleon mi obciągnął. Kameleon do dupy wchodzi codziennie wieczór. Zapraszam do wyjścia. O nie, muszę znowu najebać, nie wierzę. No i trudno. Dobra, trudno. Pójdź z tym. Nie wiem, mojego ojca po ciebie. No i bić znowu. No, to Wiesz o co chodzi? Zostaw mnie, no ty. Ty kurwa. Mieszkasz w tym doju, że ty na bosaka chodzisz już? O, dwustajnego. No, klasycznie z wami, kurwa. W urzędzie? Niepełnosprawny minus.
Dzień dobry, czy mógłbym złożyć skargę na... No później, kurwa, z tobą się pije, czy nie? Jasne. Bardzo ciekawe to jest. O, nie mogę jednak, bo zamknęli drzwi. Otwieraj te drzwi, bo ją odstrzelę. Czym? Kurwa, tym. Otwieraj drzwi. Otwieraj, kurwa, te drzwi, raz. Ja pierdolę, to są bandyci. Dziękuję, do widzenia. Ty nie próbuj nawet wysłać mnie z jedenastki, bo się zajebię. Co się ma? Roger? O, siema Roger! Siemano Roger! Roger, pakuj się do nas! Kitnik, zaraz cię zgarniemy, wsiadaj, Roger! Już, kurwa, hopie! Roger, gdzie ty byłeś tyle czasu? Czekaj, Jajek, wypierdalaj z auta! A Maja? Kurwa. Co? Wiesz jaki dzisiaj jest dzień? Nie, błagam cię, Porter, później, nie mogę już z tobą, no. Wiesz jaki dzisiaj jest dzień? Wiesz jaki dzisiaj jest dzień? Tak jaki dzisiaj jest dzień, powiedz. Wytrychowy czwartek. Nie, dzisiaj jest dzień trzeci. Aha. Kurwa. A Maja, no. Ty co tam chrząkasz, kurwa, tam z tyłu? Kurwa. Spoczęńcu, halo. Co się stało? Ja bym kupił mu, kurwa, ten, ja bym kupił motor. Co na, kurwa, taka pyskata? No to Nelsonowe, to wszystkie pierdolnięte. Kurwa, daj numer konta. To ci dam. Za stówkę jest zombiak. A co, zombiak ładniejszy? No i tańszy, kurwa. Dobra, daj mi numer konta, to ci dam, i tak ci nie dam całości, i tak sobie musisz zarobić. Masz mój numer? Ni chuja. Masz teraz, 5156534. Dobra. 200 koła mu puszczę, co? 200 koła będzie optymalne. Kurwa. 200 kloka będzie optymalne, żeby sobie dorobić, znaczy kupić. Jak ja, kurwa, wiesz, w chacie zaszyty siedzę? Dobra, dam. Trzymaj sobie te pieniądze. Dawaj numer konta. Ty chory pojebie. Przestań beczeć. Chyba ty. Nie no, nie będę, kurwa, jak Majzon do 6 rano streamował, bo dostałem rajda. Denis po prostu sobie przejmie warte i tyle. Doszło? Zobacz konto bankowe. Ja pierdolę. Piotrusiu, ty, kurwa, oszalałeś. Kupuj ten motor, kupuj ten za 160. No, jak, kurwa, za 160? To za 160. Bierz ten 160, ale też, kurwa, nie... No. Jak będzie ci się nudzić, to będziesz mógł nam brudne trochę poprać, kurwa. Widzisz, zainwestowałem w niego. Dobrze trybi? No trybi, ale z tym plecaczkiem ciężko, kurwa. No kurwa... Myś, kurwa, potrzymaj mi ten plecaczek. O kurwa... Trzyma plecak. Muszę zezbindować to. Dobra, Roger, jedziemy, dawaj, jedź na garaż, schowaj to do garażu, tuning se potem przypierdolisz. Dobra, gdzie tu garaż? Holownik. Dobra. Halo, Kevin. I zapróbowałeś ten error? Jestem ja i twoja matka, kurwa, Jajek, witam, właśnie ją się grzmocimy. Kurwa, go znam, dodał od ciebie, leszczu. Nie wiem, czy to jestem chora, czy to mnie jara. Jara się takie coś, tego szmegasz? Tak, masz matkę? Co? Masz matkę? No mam, mamusie. Tutaj, kurwa, no. Przede mną. Jo, ty masz komendę całą, a czy masz czterech... No, tak, no, kurwa, siedzimy sobie na karafie, pijemy winko. A dawaj, dawaj. Co tutaj się dzieje? No tak, no winko sobie pijemy, chcecie nalać wam? Stoi ręce do góry. Co się dzieje? Czemu wy co robicie? Ale co, jakie co ręce do góry? Podnieś ręce. Ale jakie ręce? To przecież stoję. Co zrobiłem? Pale sobie, spokojnie. Panowie, co się dzieje? Panowie, porozmawiajmy. Obywatele, podniesiemy ręce, porozmawiamy w swoim czasie. Dobrze. Celujemy, panowie. Podniosłem. Ty, Eggman też. Ale nie no, on powiedział, żebym się nie ruszał, sobie palę. Daj mi dopalić jointa. Zatrzymaj się. Nie masz szans uciec. O
co? Booker, pytanie mam. Trzyma... A! No i chuj, a poczekaj, weź mi rozkuj, ja się poddam. Tylko dzwonił mi jeden, proszę, proszę. Proszę, przysięgam, nic nie zrobię. Daj mi, weź mi rozkuj, bo dzwonił do mnie hop, weźcie się im zajmujcie. Celujcie do mnie we czterech, ja tylko dzwonię. Nie mogę się ten... Nie możesz teraz, jesteś zatrzymany, chodź. A. No weźcie tylko mi... Patrz, czekaj i stój. Już normalnie zgit. Tylko dowiem się co chcę, nie wziąłem żadnej pomocy. Nie, patrz, ten telefon. Jak mówię, będę gadał, telefon, że jestem porwany, to strzel mi w łeb. Co potrzebujesz, bo ja nie wsiadam nigdzie. Co potrzebuję, co się dzieje? Zajęty jesteś? No jestem zajęty, nie mogę powiedzieć co robię. A, okej, dobra, to ogarnij, to jak chcesz, to zaraz odzwoń. Rozłączaj. Ale co trzeba, szybko, bo ja ten, to ja takie... Robiliście bank? Robiliście flekę? A, no poczekaj, policjant, zobacz! 3 sekundy, jaki policjant, kurwa? 2 sekundy. Robiliśmy basic laptop jest na tym, żeby laptop załączenia, zabezpieczenia wyłączyć, potem nie wiemy. Basic laptop on się nazywa. Ale jaki bank? GOH, z tyłu okay. Musisz, z tyłu robisz najpierw zabezpieczenia. Mieliśmy pendrive'y różne, mieliśmy inne laptopy i nie mieliśmy, brakuje nam czegoś. Proszę ciebie i ten hak, nie wiem, robiliście tego haka pierwszego czy nie z zabezpieczeniami? Zrobiliśmy. Dobra. Nie wiemy, co jest później, jakie są laptopy. No to jest, no to chuj. Czekaj, no nie pij mnie! Masz czarny laptop, masz wszystkie te laptopy pasujące, jak te kolorki są, nie? No tak, no to też zrobiliśmy, tylko nie wiem, co jest dalej. No my też nie wiemy, co jest dalej, nikt nie wie, co jest dalej, nie? Kurwa, dobra, to chuj. No ale jak będzie coś, to my mamy znać, byle żeby zrobić przed kuklem, wiadomo. O, zgadza się, oj, dobra. Tutaj, no, zgadza się. Dobra, kończę, bo policja do mnie celuje. Dobra. No nie wiem, czy on chce do mnie wsiąść, czy nie. No dobra, nie pomogę mu. Zamknę na klucz, jak do mnie wsiądzie, spokojnie. Wjeżdżam na puchę. Zamknę na klucz, ale jak on, ale on mnie wyzywa. Za darmo, za niewinność. Trącę go. Nie mu krzywdy. Robię mu krzywdę za to, żeby mnie wyzywał. Ale ciebie każdy wyzywał, ty kurwo. Przejeżdżam cię. Daj mu spokój, zostaw go. Co się dzieje? Jest w szczepie za łuku. Jestem w klatce! Kurwa, trafisz nie mogę. No dobra, ja wymieniam furę, mogę po ciebie podjechać, czekaj. Nie skacz! O kurwa, nie trafię. Musisz trzymać stój. Te maje, bo to jest nasza karta przetargowa. Nie trafi nikogo. Nie! Ja pierdolę. On jest lepszy, chłopaki. Ja, bo wystrzelacie z tej zera matoły. Ja myślałem, że oni tylko... Mam go! Jak ty miał autem? Nie, to był taser, obywatelu. Nieźle, kurwa, nie. Czekaj, bo się spuściłem, kurwa. No, czekajcie. Nieźle, kurwa. Nieźle, już mi się nie chce, nie? Na razie, dobra, kurwa. Nieźle, nie? Ciekawe. Pamiętasz pizzery? Ty, kurwo, czemu my się nie mieścimy w drzwiach? Przecież jak przechodzisz? No bo się ciśniesz jak frajer. No, ale ty frajera mi nie przebijaj, bo twoim ojcem nie jestem. Ty mi, kurwa, powiedz, co trzeba. Ja... Co za baba? Która? Prezes. Ta w białych włosach? Biała włosa, no. Żona Andrew Kamasza, właściciela kartelu. Jeszcze raz wypowiesz Andrew Kamasz, to ci połamy kończyny. Ale ty frajerze, o czym ty mówisz, jak wydaliście 200 tysięcy Jelonowi za info kartelu, kurwa, z Andrew Kamaszem. Co ty mi teraz dupisz? Z Andrew Kamaszem. Kurwa, jak mogliście uwierzyć, że Andrew Kamasz to prawdziwy kartel? No mówi! O wszystkim? No? O wszystkim. O co takiego jest, że... Chcesz na przykład... zobaczyć papier? No. Który podpisał ze znaniami? Ale przecież mamy prokera na celach. Dobra, ale stary, powiem ci tak. Wiesz, co cię czeka za tą akcję na elektrowni? A sprawdził, czekaj. Roku, aha, no? Ej, ja jeszcze za to nie gibałem? No nie. A za to jest terroryzm, kurwa. To też się rozjebał, że ty tam byłeś. Rozjebał się od A do Z na ciebie, rozumiesz? Kurwa, to Halloween było, to już minęło. A u mnie nie mija, takie sprawy u mnie są, kurwa, wieczne. Żebym ci zaraz też wiecznie nie rozabił, nie? Odgrażasz się agentowi federalnemu? Odgrażam się frajerowi federalnemu. Powiem ci tak, kiedyś znam takiego chłopa. Bashar się nazywa, był tak w porządku. Nie znam. Wczorajszym doszło do napadu na bank Fleka GOH, gdzie zostały poddane dwie funkcjonariuszki. Doszło tam do zerwania negocjacji ze strony napastników, którzy chwilę potem uciekli. Funkcjonariusz Matthew Flush jest przekonany, że jednym z napastników był właśnie Fetter Purker.
zarzuty. Rabunek banku Fleka, posiadanie broni, usiłowanie, porwanie. Porwanie funkcjonariusza i obywatela. Co mi powiesz o dzisiejszym porwaniu Minersa z Departamentu Sprawiedliwości? Czekaj, co z tym fluszem było? Przeczytałem ci już raz. Ale proszę tylko fluszu. Przepraszam, zajebałem się mułem. No fluszu, funkcjonariusz. Mhm. Funkcjonariusz Mefy Flusz przekonany jest, że jeden z zapasników był Peter Purker. Ale gdzie? Dobra, gdzie? Gdzie? Teraz moim... Na banku Fleka wczorajszym. No a w sumie wyjebane mam. No to dobra, bym ja. Dobra, słuchaj. Ale wiesz, a wiesz co się stało na tej flece? To ci opowiem przy okazji. Chcieliśmy za zakładników jedną rzecz i przyszedł jakiś policja, miał nas w dupie i dali flusza, flusz zaczął się prężyć. Jak zażądałem swoich rzeczy, flusz do mnie powiedział tak, że się na bitkę z nim ustawiam. Funkcjonariusz tak do ciebie powiedział? No, normalnie czy się na bitkę, to że... No, normalnie nam gada o jakiejś bitce, nie? Ja mówię, co ty pierdolisz do mnie? A mówisz o bitka jakaś, nie wiem o co chodzi. I nie zerwaliśmy... O której był ten rabunek? Wczoraj, no kurwa, nie powiem ci o której, ale wszystkich nakopaliśmy. Bo nie chcieli nam przywieźć. W którym momencie mniej więcej to było? Nie wiem, ale to spokojnie ogarniemy potem. No widzowie, nie mogło być za pięknie. Nie mogło być za pięknie, widzowie. Melissa Purker jeszcze. O kurwa. Bo jest sprawy mi jednej potrzebne. O kurwa. Do jakiej sprawy? 141. Ja ci wypierdolisz zęby przez... O kurwa. 141. Nie no, to w tej sprawie to ja tam nie wiem co tam się dzieje, więc to przepytasz. Ale teraz będziesz musiała niestety... O cię chuj! Mogła w takim razie przed... No ja z nim ze 3-4 minuty potrzebuję. No dobra. Dobra. Mówisz, że nie pijesz wina. Nie. A kiedy ostatni raz byłeś u siebie w chacie na apartamencie na Eklipsie? Jakiś czas temu, nie wiem, dzisiaj. Znasz Amaya Nelson? Znam. Co robiłeś? Za 30-40 minut temu. Byłem w car dealerze, kupowałem motocykl dla mojego przyjaciela Rogera. Kupowałeś motocykl do przyjaciela Rogera. No jak mi dasz telefon, to ci powiem, o której puściłem mu przelew na 200 tysięcy. Roger. A jak ma nazwisko? Przedaj mi telefon, to ci powiem wszystko konkretnie. McCartney bodajże. I potrzebuję, żebyście mi jedzenie dali, bo pierdolę wam na celi. Mam jedzenie, czekaj. Dobra, dlaczego porwałeś Amaya Nelson? Nie było porwania. To był taki porwania. Rodzaj żartu. No bo tam się znamy i zawsze ona mówi, że mnie nienawidzi. Ale ja ją ten, pojechałem z nią do mnie na chatę i rozkułem, powiedziałem, dobra, bawcie się i pojechałem w pizdu. Czyli wprowadzanie do Departamentu z bronią palną to jest no żarty. Nie miałem kopyta. Twoi koledzy mieli. No dobra, ale ja nie miałem. A teraz przy sobie masz. No bo wziąłem. Skąd wziąłeś? Z auta. Masz w samochodzie broń? Nie, bezdomny auto miał, ukradłem. Bezdomny miał samochód. Dobra, daję ci telefon. Mhm. O której puściliśmy ten przelew, zobacz. Nie ma problemu, już się mówię. Czekaj, karta SIM. Wiesz, jaki to był motocykl? Za 160 koła. Ty, żajdzie, że oni raz w pizdę dostali i oni już więcej nie grali? Ja p***dolę, jakie mośki j***ne. Dobra, bo patrzyłem coś innego. Godzina... Dzisiaj, 57 minut po północy, poszedł przelew na 200 tysięcy. Dobra, daj telefon. Proszę. Na mnie nic, co na mnie mają? Uj, tak się rozpierdalałem na Nexa, to teraz będę miał kurwa w drugą stronę. Teraz ja mam przejebane. Melisa może mieć dużo, bo Melisa... Ale nie, ja Melisie chyba powiedziałem, że ja po prostu... Nie, nie powiedziałem Melisie konkretnie planu, tylko ja Melisie powiedziałem, że Nex zabił. Czyli to, co zeznałem policji. Ona nie ma informacji ode mnie, że ja go wpierdalam na minę. Jo. Dobrze mówię. Więc tak, zeznajesz, że... Kurwa, Amaya Nelson była przez was uprowadzona w ramach tam jakiegoś żartu, dowcipu, bo się długo znacie. Zgadza się? Jo. Dobra. Wpojawała się razem z uzbrojonymi kolegami na Departament Sprawiedliwości.
No, bo to było tak, że ja uderzyłem Amaję dla żartu, a ona powiedziała, że mi odda. I zaczęła ze mną ganiać, coś, zaczęliśmy się bić. No to wszystko było w ramach takiego żartu. I w pewnym momencie mój kolega zażartował, i wyjął broń, ją poddał, ale to tak naprawdę mi krzywdy by nikt nie zrobił. Nie, i finalnie się krzywda nie stała, a co? A jesteś w stanie zaznać, który to kolega wyjął broń? Artur Eggman. Dobra. Idźmy dalej. Amaja została dostarczona na twój apartament, tak? Tak. Dobra. Gdzie się udałeś po tym, jak Amaja była na departamencie? No bo... Dobra, ja ci wytłumaczę. Pojechaliśmy z Eggmanem na apartament, bo to był... Podtrzymuję, to wszystko było w ramach żartu. To nie było jakieś porwanie, że chcieliśmy się mścić, cokolwiek. To było raczej żartobliwe takie. Pojechaliśmy na apartament. Ona była cały czas związana, ale to tak, żeby łatwiej było ją zawinąć, tak? I pojechaliśmy na apartament, ja zostawiłem ją tam. Oczywiście rozwiązałem te liny. No i pojechałem w ogóle już w pizdu, ja się tam nie zajmowałem. Dostałem informację po prostu od Eggmana, że policja jest pod apartamentem, dlatego podjechałem. Dobra, czyli ty dostarczyłeś Amaję na apartament i odjechałeś. No dobra. No więc od ciebie raczej już nie usłyszymy, nie? Przedstawię się na samym początku formalno. Oficer drugiego stopnia Melissa Porker. Mam do pana kilka pytań w związku z porwaniem pana pracownika Saigonki. Jeżeli dobrze... Tak, zadzwonił dzisiaj do... No dobra, pani mówi. Dobra, jeżeli dobrze, chciałabym przytoczyć sprawę. Z tego, co ja się dowiedziałam, to otrzymał pan telefon od porywaczy. I zadali panu pytanie. I chciałabym wiedzieć wszystko, co zostało panu powiedziane przez ten telefon. Nie ma problemu, ale bym cię wyruchał. W każdym razie było tak, że byłem tam na zajęty i... Ja pierdolę, stoi. Może wrócimy do siebie? Nie w tym momencie takie rozmowy, ale kontynuujemy rozmowę. Pięknie dziś wyglądasz. Wróćmy do tematu. Strasznie mi dobrze. Brakuje mi ciebie. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie. Melissa, ja to zrobiłem tylko po to, bo... Proszę odpowiedzieć mi na pytanie w tym momencie. Co się pan dowiedział przez telefon? Dowiedziałem się, że jesteś moją wybranką i boję się, że cię straciłem, żałuję tego. Byłaś jedyną sensowną kobietą w tym mieście, bez narkotyków, bez używek. Proszę pana, nie jest to moment na prywatną rozmowę. Bardzo proszę mi odpowiedzieć, co dostał pan za informację przez telefon. W szafie pierdolenie. Dobrze. Jeżeli pan mi nie udzieli tej odpowiedzi, to prawdopodobnie pana pracownik może zginąć. A co, Saigon jest porwany? Był i chcę się dowiedzieć, kto może tym być. A Saigon coś pamięta? Nie mogę udzielić takich informacji, ale... No ale przecież, kurwa, porywacze... Melissa, przecież porywacze to, przecież to jest... Porywacze do ciebie dzwonili. No. Co ci powiedzieli? Po prostu tyle chcę wiedzieć. Dobra, no już, no nie unoś się, lubię jak się wkurzasz. Pokrzyż na mnie. Może jakaś kawka? Nie, no potrzebuję pomocy, bo nie dam rady. Najpierw mnie przytul. Okej, zacznij odpowiadać na pytania. Przytul mnie najpierw. Jestem w pracy, odpowiedz mi na pytanie. Montana robi loda na służbie wielokrotnie, a ty nie możesz mnie przytulić, kurwa, a tyle spędziliśmy czasu, tyle razy się uratowałem. Nie gadasz o lodach, ani przytulaniu się niczym, tylko odpowiadasz na jej pytania. A ty się, Ruda, nie wpierdalaj i w tych okularach to wyglądasz jak jakaś Ruda ninja. Federalna. O to chodzi. Nie stresuj się, malutka. Znaczy nie, bez malutka. Odpowiadaj na jej pytania. Coś ci powiedzieli przez ten telefon. No dobra, no powiedzieli, zadzwonili do mnie. Dobra, już przechodząc do konkretów, nie? Nie mam problemu. CYTRYNA 207. 20 zł. Zacznij ja dupcyć na tym krzesełku, proszę cię, nie waliłem dziś. To ja, 476 Benkita. Zabieram panu pistolet, przykładam sobie go do głowy. Żartowałem, proszę odejść, powiedziałem to tylko, nie zrobiłem. Dobra, w każdym razie on do mnie zadzwonił i zaczął coś tam gadać, że muszę odpowiedzieć na zagadkę i kurwa, ktoś już nie odpowiedział, jakaś baba, Julia, coś takiego? Nie pamiętam, jakieś imię damskie, musiałbym sobie przypomnieć, jestem w stanie sobie przypomnieć, potrzebuję z 3 minut. W każdym razie zadał mi pytanie, co stoi za drzwiami, pozwala innym wejść, ale sam nigdy nie wchodzi. No ja mu powiedziałem, że Judasz na początku, on powiedział, że całkiem sprytne, a potem zacząłem mu starego wyzywać. Dobra, powoli. Powiedz mi jeszcze tą zagadkę, bo ja to notuję po prostu, proszę. Troszkę wolniej. Jak mnie przytulisz? Co stoi za drzwiami i...
Jak mnie przytulisz? Zajmuj się tą sprawą? Peter, proszę cię. Buziak. Stoi za drzwiami i... Peter, bo zaraz wróci tutaj. Przepuszczę ludzi, ale sam... Ale co ty myślisz? A, ale co ty myślisz, że ja się boję tej kurwa rudej ninży? Co ty myślisz, że ja się tutaj kogoś boję? Wiesz, kogo ja się boję? Ja jedyny osoba, jaki się boję w tym mieście, to Sonnego Rightwheela. Was się nie boję. Dobra, mów dalej. Przytul mnie, proszę. Mów dalej. Co ty mówisz? Co? Prawdę mówię, Sonnego Rightwheela się boję. No daj telefon, bo chcę tam sam zobaczyć. Proszę, ale nic jest, nie zrobię nic głupi, no nie, przecież nawet nic nie usunę z kogoś karty, daj. Ja też jak poprosiłem, żebym ci rozkuł, bo chciałeś... No dobra, ale to, bo wtedy... Zacząłeś spierdalać. Bo pościg ty... Nie. Miałeś już swoją. Kurwa, nie ma telefonu, nie ma karty. Dobra, a co dostanę za tą kartę? Nie dostaniesz... dużego wyroku. Powiem ci tak, jest taka godzina, że twój wyrok mnie już pierdoli. Ta? No. Ale zgrywa. Telefon, albo to połykam i chuja będzie. To wam zależy na informacjach. Walker, proszę cię, nie utrudniaj. Dobra, czekaj. No już, nie stresuj się. To tak. Kurwa, tak szczerze. Kurwa, co tu się tak tłoczno zrobiło? Wstawa. Dobra, wiesz co? Nie chce mi się. Masz tą kartę. W każdym razie mam jeszcze jakąś drugą, to też jest od nich, ale nie wiem, czy ona jest zastrzeżona, co z nią jest nie tak, ale masz drugą kartę. W każdym razie oni mogli się tam prężyć, bo oni tam odgrażali się, że nas wszystkich zapierdolą i tak dalej. Trzymaliśmy, wiesz, ich 2 godziny tam wczoraj. Ale to nie było za nic, nie? I... może to oni. Ja i tak się dowiem. Prędzej czy później ja się dowiem, ja sam będę prowadził śledztwo. Bo Saigona mogę ruchać tylko ja. Poczekaj, czyli podsumowując stwierdził, że może to być ktoś z Bennesa ze względu na to, że ci się odgrażali, no tak, a bo my nie mamy swoim pracownikiem, mm-hmm. To byłoby dobrym celem. Mhm, znaczy, bo powiem, Saigon jest bezbronny, w chuj. Okej. Okay. Dziękuję. Burger, ręce kurwa przy sobie, jesteś zatrzymany, skurwysynu, a nie w prywatnej sypialni, rozumiesz? To jest moja była żona, nie przypierdalaj się. Jak byś ich opisał? Syny kurew i ojców... Proszę nie wyzywać. Nie, no tak w skrócie to tak, banda zjebów w kolorowych włoskach, kurwa. Głos dosyć wysoki. Jak chcesz zweryfikować, czy to oni zacznie po nich jechać jak z kurwami, to on się rozłączy wystraszony. Testowane. To wychodzi 60 na 14 tysięcy. Coś ci mogę dojebać. Ale duży wyruch, ale duży wyruch. Wyjdę za 5 lat, kurwa. Ja pierdolę. Raz prawie zabiłem Nelsona, to mi dali 40 miesięcy, kurwa. No to teraz masz 60. 60 miesięcy, to zostanie ten? Chcesz sprawa do adwokata skorzystać? Tak, wołaj mi tego przykurwa, jak on ma? Stone? Nie ma go na... Nie, no to żart był. A ty, Ruda, masz kogoś? W sensie? Adwokata? Męża. Mam. Szkoda. To jest o Peterku, więc... Ła! Byłoby więcej. O, i jeszcze napaść na funkcjonariusza publicznego. Miałeś mało. No dobra, nie zakuwaj mnie, jak będę potem ten! Nie będę pana zakuwał. Proszę. A pan policjant może szuka? Jest pan szuka dziewczyny, pan policjant? Nie. A jakie pan? Jest pan gejem czy hetero? Gejem. Wszystko wyśpiewam, tato Z, nie ma problemu. O. Ja jak na chuj będę krzyczeć na kładki, już chodzi o... Dobra, miłej resocjalizacji życia. Sekunda! Było mówione 100 koła.
numer kontr. Dobrze, jestem gotowy. Dobra, miłej resocjalizacji.